Kryspina Rogowska, witam Państwa w środę 17 sierpnia i zapraszam na Teledzienia w Nim. Zamknięty Wydział Edukacji i Sportu w Starostwie. Galeria i miejsce koncertowe w ruinach dworku. Żółty powiatowy rajd rowerowy. Duatlon Ojczy Wilk 2016. Przez dwa dni nieczynny będzie Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie. To z powodu przeprowadzki do innego budynku. Od jutra do końca tygodnia nieczynny będzie dla klientów Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Bełchatowskiego Starostwa. Wydział ten przenosi się do głównego budynku starostwa przy ulicy Pabianickiej, do pomieszczeń, które dotychczas zajmował Wydział Komunikacji. Wcześniej na drugie piętro do wyremontowanych pomieszczeń przeniesiony został Wydział Skarbu. Docelowo wszystkie wydziały starostwa będą znajdować się przy jednej ulicy. Dotychczas porozrzucane były w różnych częściach miasta. Ma to ułatwić klientom załatwianie spraw. Niezwykłe miejsce tworzą ludzie. Taki zakątek jest nieopodal Szczercowa. Na prywatnej posiadłości w ruinach starego dworku stworzona została galeria, a okoliczności przyrody wykorzystano jako plenerową scenę muzyczną. Nie potrzeba instytucji, by stworzyć magiczne miejsce przepełnione sztuką. Tak jest pod Szczercowem. Prywatna posiadłość to pełne uroku miejsce, któremu właścicieli nadali nowe, przepełnione kulturą życie. Szukaliśmy bardzo długo takiego miejsca. Ja się zakochałam w kajakach wiele lat temu i te kajaki były taką prowokacją do tego, że ja chcę mieć miejsce nad rzeką. Szukaliśmy długo miejsca nad rzeką. Wymagania moje były bardzo duże. Mój mąż mówi, nie da się spełnić takich wymagań, żeby był las, rzeka i jeszcze miejsce do mieszkania, pomieszkiwania. Udało się znaleźć. Nie ma przypadków. Ja wiem, że to nie był przypadek, że akurat znaleźliśmy. Powoli realizujemy te swoje marzenia, plany i karczujemy powoli to miejsce. To miejsce jest jak ślankowy obraz. Malowniczo położone w centrum posiadłości ruiny stały się galerią, gdzie organizowane są wernisaże. Ja się obawiałem tej scenerii, bo ona jest bardzo silną scenerią. Przynajmniej te trzy obrazy, one są inspirowane właśnie takimi ociekającymi jakimiś oblazłymi murami i bałem się, że one raczej tu będą miały taką silną konkurencję, że gdzieś tam wtopią się, że ich nie będzie widać. Mówiąc trywialnie, że ich nie będzie widać, no ale jakoś tam chyba... Wydaje mi się, że się wybroniły. Kilkadziesiąt prac, które znalazły się na tej plenerowej ekspozycji, to dorobek wielu lat twórczości Jana Trojana. To jest tutaj w tym miejscu pierwsza wystawa i chciałem po prostu pokazać, co ja robię. Wernisaż artysty uzupełnił występ młodej i utalentowanej Sary Pach. Ja tutaj przyjechałam i powiedziałam już od razu, Boże, ja chyba w raju jestem, poważnie, to jest tak pięknie. Bo ta rzeka, tutaj atmosfera, przede wszystkim piękną też atmosferę tworzą ludzie, ale oprócz tego no taka cisza. Ja niestety mieszkam w takim miejscu, gdzie ciszy za bardzo nie ma, więc jak tu przyjechałam, to oaza spokoju i to bardzo, bardzo pomaga w takim skupieniu się, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze zrealizować kilka innych projektów, które mamy zamiar zrealizować. Aczkolwiek dzieje się to powoli, ale konsekwentni jesteśmy i sami to wszystko stworzyliśmy bez jakiejkolwiek pomocy i to nas też chyba cieszy, że jest to nasza ciężka praca, ale dająca bardzo dużo przyjemności, bardzo dużo. W tej posiadłości już odbyło się wiele działań artystycznych, a to nie koniec, zapowiada właścicielka. Muszę pochwalić się, że już 5 lat temu był pierwszy koncert, wtedy heavy metalowy. Dla mnie było to zaskoczenie bardzo duże, ponieważ to nie był mój pomysł, tylko kolega zaproponował, że przywiezie zespół heavy metalowy. Bardzo się tego obawiałam, aczkolwiek udało się, wszystkim się bardzo spodobało i to był dla mnie taki impuls. To jest odpowiednie miejsce do takich inicjatyw. I teraz z racji tej galerii, z racji tego wernisażu, stwierdziłam, że wernisaż to jest rzecz, którą na 20 minut, na pół godziny maksymalnie można zorganizować. Ale później no, trzeba coś jeszcze dać tej publiczności. I ten koncert właśnie myślę, że spełnia moje oczekiwanie i myślę, że wszystkich, którzy tu przyszli, na pewno też. Jak mówi Katarzyna Ucińska, ma jeszcze wiele pomysłów zarówno na aranżację tego miejsca, jak i wykorzystanie jego potencjału do organizowania kameralnych imprez kulturalnych. Codziennie zdarza się na ziemi. Dziękuję.
sobotę 20 sierpnia o godzinie 18 w Kinie Kultura będzie można obejrzeć film Obłęd. Jest to wyprodukowana przez młodych radomszczan fabuła, która już odnosi sukcesy na scenie międzynarodowej. Po projekcji zaplanowane jest spotkanie z twórcami filmu. 20 sierpnia zapraszamy na godzinę 18 na pokaz filmu Obłęd. To jest film stworzony w głównej mierze przez młodych radomszczan. Po filmie odbędzie się spotkanie z twórcami filmu, będzie możliwość zadania im kilku pytań, będzie szansa, żeby dowiedzieć się, jak takie produkcje się realizuje, skąd bierze się środki na realizację takich filmów, jak takie filmy się promuje, jak również takie amatorskie czy niezależne filmy dystrybuuje się w kinach. Ponad 60 uczestników wyruszyło w sobotę na kolejny powiatowy rajd rowerowy. Tym razem 35-kilometrowa zaplanowana trasa prowadziła do nieczynnej już kopalni piasku. Dzisiejsza trasa to 40 km. Jedziemy do starej kopalni w Gatkach. Przejedziemy przez Suchcice, Pulko, potem kolonię Wdowin. Zrobimy ognisko właśnie w tej starej kopalni wyeksploatowanej, już dawno nieczynnej. I wrócimy do Bełchatowa przez Mzurki, Budków, Niedyszynę i Myszaki. Każda z wypraw organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Załogę Zgrzyt ma swój kolor. Tym razem był to żółty. Tak, to jest, że każda nasza trasa ma swój własny kolor. Żółty, no to piaskowy, bo dzisiaj kopalnia piasku. Tak to zostało wymyślone. No i widzę, że dużo ludzi dostosowuje się do koloru. Zresztą to fajnie wygląda, jak jest taki barwny peleton. Ostatnio była trasa niebieska, wcześniej była zielona. Organizowane wyprawy mają zachęcać do aktywnego spędzania czasu. Każdy, kto ma chęć i sprawny rower, może przyłączyć się i wspólnie z grupą zwiedzać ciekawe miejsca w powiecie bełchatowskim. To trudne zawody sportowe łączące biegi z jazdą na rowerze. Drugi rodzinny duatlon zorganizowano w weekend pod Klukami. Impreza przyciąga sympatyków tej dyscypliny z całego kraju. 5 km biegiem, później 21 km jazdy na rowerze, by biegiem po kolejnych 2,5 km dotrzeć do mety. Ta dyscyplina sportu, choć wymagająca, ma coraz więcej zwolenników. To jest taki drugi rodzinny duatlon, który organizowaliśmy już w tamtym roku, ale to był taki spontaniczny. W ciągu 2 tygodni zjechało 40 osób. W tym roku pozwoliliśmy sobie tak rozszerzyć razem ze Spartakusem i poszukaliśmy troszkę sponsorów. Zjechało nam 80 ponad zawodników. My bardzo z tego cieszymy. To jest impreza taka rodzinna. Do tego był rozgrywany bieg dla dzieci. Startowało 30 dzieci na takiej tutaj rundzie, o co widać za mną. Teraz zawodnicy pobiegli na trasę biegową. Biegną 5 km po ścieżkach takich leśnych. Zmieniają rowery. Ci, którzy przykładowo pojedynczo startują, zmieniają rower. Jadą 21 km na rowerze i kończą konkurencję biegiem 2,5 km. I tutaj jest meta. Nie wszyscy uczestnicy zawodów startowali, by bić rekordy. Większość uczestniczyła, bo chce aktywnie spędzać czas. Impreza ma charakter rodzinny i z każdym rokiem zyskuje nowych zwolenników. Dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam i zapraszam na jutrzejszy serwis tradycyjnie o godzinie 20. Do zobaczenia.